A czy są jakieś takie dane? No mówisz, że nie jesteś fanką statystyk, ale ile osób poznało się i jest ze sobą na przykład, w Związku Małżeńskim, a poznali się wirtualnie. A, to akurat czytam ostatnio. O. o tym jest taka świetna książka. Hmm, poczekajcie, z poczekajcie, takiego profesora niemie niemieckiego, profesora psychologii poznawczej i statystyki, bo mhm. on, on jest właśnie od tych dwóch, z tych dwóch dziedzin, i on tam ma cały rozdział poświęcony aplikacjom randkowym. i akurat są tam badania ze Stanów, że. O wiele bardziej trwałe były małżeństwa, czy są małżeństwa osób, które poznały się online niż offline. Tak. Natomiast w aplikacjach randkowych z e, sukcesem poznaje się tam na ileś tam tysięcy osób tylko 5% osób, ponieważ te aplikacje są tak stworzone, żeby z nich nie wyjść, nie? żeby cały czas się kręciło. Podcast w związku na YouTube i Spotify tam cała rozmowa.